wybrałem na otwarcie sezonu do Zabrza. Już tam jakiś czas temu chciałem się wybrać, zobaczyć jak to tam wygląda. I chciałbym pochwalić, że tak powiem, chciałbym pochwalić tutaj klub za to, że tam kurwa wszystko na tip-top jest, nie? No, delikatne, wiadomo, delikatne kolejeczki na wejściu, że tak powiem, no ale to jakby jest nieuniknione. 17, ponad 16, tam chyba pod 17 tysięcy ludzi było, więc prawie pełny stadion. Z tego co kojarzę, w zeszłym sezonie na Radomiaku była najgorsza frekwencja, ale też nie wiem jak to wyglądało datowo, nie? Bo może deszcz padał, albo był kurwa minus 10 stopni, bo było chyba z 6 tysięcy ludzi. Co prawda gra wyglądała tragicznie, ale jakby na to wpływu niektórzy z pracujących tam nie mieli, ale jakby tam wszystko kurwa fajnie, nie? I obsługa obiektu, i wiesz, i fajnie wszystko, naprawdę trzeba tu spropsować. Dosyć szybki potem rozładunek stadionu nastąpił. W sumie też wiesz, policja pół miasta zablokowała, tu przepuszcza i tu jakby fajnie to mają rozwiązane. Nie ma co mówić w tym Zabrzu. No mi się udało takie bilety trochę droższe kupić, ale następnym razem celuję w sektory C, żeby też tam stać i kibicować, że tak powiem, bo jakby ja sobie mówię, pójdę pierwszy raz i kupiłem sobie takie, wiesz, na tej długiej, bilecik VIP za 4 paczki, mówię, dobra, bardzo fajne siedzenia były, takie kurwa skórzane, w chuj wygodne, wszystko było widać, niestety głównie skupiałem się na brakującej czwartej trybunie, bo na grze nie było na czym oka zawiesić. Bardzo słaby mecz. Jak ja zacząłem, że kurwa od piątej minuty Lukas Podolski w formacji obronnej przyjmuje piłkę, bo nie ma tam komu rozegrać, to trochę głupio było. Taki bardzo, bardzo niektórzy osamotnieni byli. Chyba Yokota on się nazywa, taki Japończyk. Kurwa, ten to w ogóle, nie? Tak mi trochę Mesuta Özila przypominał. Oboje po 50 kilo, tylko Özil potrafił piłkę przyjąć. No i jakby bardzo rzuca się w oczy. Ja wiesz, po tych bojarzach w Manchesterze, czy w Paryżu, czy w Madrycie, czy w Barcelonie, będąc na meczu, bardzo tak jakby kłuło mnie w oczy to, że ogólnie obie drużyny, że nie potrafią piłki przyjąć. Każda piłka ją kurwa odskakuje na 10 metrów, nie? Więc no... I dużo jest takich kurwa zagrań do nikogo. Takich wiesz, mam piłkę, panikuję, nie wiem co zrobić, wypierdolę ją przed siebie, nie? Pomimo, że jakby nie grają do nikogo przez większość tych podań. A już takie kurwa próby do grania, czy wrzucenie piłki obrońcom za plecy, to też kurwa takie skandaliczne to było. Więc no ale pierwszy mecz w sezonie, jeszcze wiadomo, machina musi ruszyć. Więc no, z kibicami sobie zdjęcie zrobiłem, no. No bramkarz też trochę odjebał, jakby ja tego aż tak dobrze nie widziałem, bo tam był kurwa tłok w tym polu karnym, ale no widziałem, że się wypierdolił i po prostu z główki dobił chłop bramkę tam, nie wiem, z 13 metra, czy z którego. No głupio trochę, nie? Do jakiejś wcześniej info, jak będziesz jechał na mecz? Bo? Ale tutaj też propsy duże dla kibiców, to też trzeba powiedzieć. Kurwa, kibicowali przez 90 minut, nie? Jakby kurwa od deski do deski. Tam nie było, że 30 sekund przerwy. Nie. Jak tam spadało poniżej 60 decybeli, żeby coś powiedzieć, nie wiem, nie byłem zbiernikiem hałasu, to od razu kurwa w bęben jeszcze mocniej na ten i prowadzący doping od razu kurwa zarzucał ten. Zarzucał jakąś tutaj przyśpiewkę, nie? Że się tak wyraża. Fajnie.
Logistycznie też spoko. Zabrzmi, nie wiem, jak w innych klubach. Może na jakiś wyjazd bym pojechał. Tylko ja na przykład nie piję piwa, nie? To tak trochę się kurwa głupio czułem, bo wszyscy pili. Jak przerwa była, bo ja byłem w takiej strefie, wiesz, że tu jest powiedzmy trybuna, tu jest przejście, wiesz, są jakieś miejsca, chyba jeszcze gdzieś tutaj były jakieś miejsca, no i tu była jakby taka duża strefa gastronomiczna, dużo jedzenia w chuj tutaj było, ja sobie zjadłem trochę serniczka. Mniej więcej tak to wyglądało. Tu jakieś stoliki były, a tu był bar normalnie, nie? To jak było zejście na przerwę, to tam już kurwa z 200 piwek stało. Takich kurwa dużych. Takie molochy litrowe już stały, nie? I normalnie ludzie, też wiesz, o 15 to było, w chuj ciepło było na tym stadionie, więc ludzie sobie wchodzili w ten od razu, kurwa, browarek, pam. Jeszcze kiełbaskę opierdoliłem, też była spoko. No, kiełbaska tam, serniczek, kurwa, piwko, 15 minut, idziemy na drugą połowę. Więc bardzo fajnie, nie? No. Dobry początek września, do Poznania z Górnikiem. No, w sumie teraz też jadą, nie? Chociaż warto nadal, ja czy nie wiem, czy nadal gra w Grodzisku, nie? Chyba na stadionie Groklinu gra Warta, dobrze mówię? No. Okej. No. A jak tam wyglądają, że tak powiem, porachunki kibicowskie Warty z Górnikiem? Bo z Lechem to się lubią ogólnie. To wiem. Ja w Poznaniu mam w chuj znajomych, nie? Ja ogólnie w Polsce myślę, że mam więcej znajomych w Wielkopolskim niż na Śląsku. I zawsze jak było, a skąd jesteś, coś tam, wiesz, przy okazji jakiegoś meczu, ja mówię, no kurwa, no ja z Zabrze jestem. I wiesz, i tak jak, ja nie mówię, że kurwa, wiesz, ktoś mówi, jestem z Warszawy i go biją, nie, w tym Poznaniu, ale zawsze się przypierdalają, nie, mówię, a dobra, jak z Zabrze, to spoko. To nigdy nic nie usłyszałem, kurwa, w Poznaniu, mówiąc, że jestem, że ja tam oryginalnie jestem za Górnikiem, to jakby tam, wiesz, od 10 lat nic złego nie usłyszałem, nawet było, a spoko, coś tam. Górnik tam chyba w jakimś sezonie wygrał, nie wiem, czy to nie było 2 sezony temu, że wygrał z Legią i przez to Lech, kurwa, miał łatwiej o mistrzostwo, czy w zeszłym sezonie z kimś tam wygraliśmy i Lech, chyba, może z Pogonią to było, i Lech wskoczył na ich miejsce. Coś takiego było, nie? Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mają maski na twarzach. Mówią, gry mają lewa, nienaturalna. Chowam się przed światem.